Południe Wnet. Godzina 16, 4 stycznia. Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie i z roztańczonych Bałkanów przenosimy się na Plac Zamkowy w Warszawie, do studia Radia Wnet. Na Placu Zamkowym jest Święty Mikołaj. Kto chce go zobaczyć, musi tutaj przywędrować. Wiadomości Wnet. A Popołudnie Wnet rozpoczyna dr Rafał Brzeski. Dzień dobry, panie doktorze, szczęśliwego nowego roku. Dzień dobry, szczęśliwego nowego roku dla pana i zdrowego nowego roku dla wszystkich naszych słuchaczy. A teraz wiadomości, jakie przygotowałem na dzisiejszy dzień. Serwis jest niestety chudy, ale my wszyscy po świętach jesteśmy nieco bardziej obfici. Prezydent Andrzej Duda przeprowadził dzisiaj zmiany personalne w swoim gabinecie. Najważniejszą jest przesunięcie Krzysztofa Szczerskiego z funkcji szefa gabinetu prezydenta na stanowisko pełnomocnika do spraw utworzenia Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Na 19.30 premier Mateusz Morawiecki zaprasza na kolejną sesję pytań i odpowiedzi na żywo na swoim oficjalnym profilu na Facebooku. Najważniejszym proponowanym tematem będzie Narodowy Program Szczepień. Kampania szczepień przeciwko COVID-19 przeradza się w Niemczech w kompletną klapę. Przekonanie obywateli, że państwo dobrze sobie poradziło z koronakryzysem, zmienia się w kompletne przeciwieństwo, zauważa bawarski dziennik Münchener Merkur. Z kolei Die Welt zwraca uwagę na narastający chaos administracyjny z zacofaną infrastrukturą, która zatrzymała się w epoce faksów. I my, Niemcy, chcemy przewodzić Europie, pyta dziennik, ostro krytykując nie tylko niemiecką, ale również unijną biurokrację, która pod rządami niemieckiej prezydencji zaliczała w sprawach koronawirusowych porażkę po porażce i odznaczyła się kompromitującym brakiem kompetencji, który dyskredytuje całą Europę. Jeśli tak dalej pójdzie, pisze Die Welt, zaszczepienie wszystkich obywateli Niemiec potrwa do 2033 roku. A u nas Warszawski Uniwersytet Medyczny wybija się na skansen PRL-u, w którym wybrani obsługiwani są za żółtymi firankami. Dzisiaj do południa wyszło na jaw, że wśród zaszczepionych poza kolejką był również zasłużony dla gierkowskiej propagandy założyciel telewizji TVN Mariusz Walter. Wskutek medialnych doniesień o zakamuflowanych jako personel medyczny pieszczoszkach starego reżimu, zaszczepionych pod okiem rektora w czynie społecznym przeciwko koronawirusowi, do warszawskiej uczelni wkroczyła dzisiaj kontrola Narodowego Funduszu Zdrowia. Ma ustalić zakres odpowiedzialności jego magnificencji Zbigniewa Gaciąga oraz innych osób nadzorujących centrum dydaktyczne, w którym odbywały się sekretne szczepienia przedstawicieli tzw. elity. Początek roku przyniósł marne wieści dla rosyjskiej gospodarki. Produkcja ropy naftowej spadła do najniższego poziomu od 9 lat. W minionym roku wydobywano średnio niecałe 10,1 miliona baryłek ropy dziennie. Nie lepiej wygląda eksport gazu. Według Gazpromu spadł on do niecałych 180 miliardów metrów sześciennych, czyli niemal o 20 miliardów metrów mniej niż w 2019 roku. Spadł również poziom wydobycia gazu ziemnego. Najważniejsi akcjonariusze francuskiego koncernu PSA, produkującego samochody Peugeot, wyrazili dzisiaj zgodę na fuzję z koncernem Fiat Chrysler. Otwiera to drogę do stworzenia czwartego co do wielkości producenta samochodów na świecie. Nowa firma będzie miała nazwę Stellantis. 10, czyli wszyscy żyjący, byli amerykańscy sekretarze obrony wystosowali list otwarty do kierownictwa Pentagonu, w którym ostrzegają przed mieszaniem się sił zbrojnych do procesu wyborczego. Sygnatariusze listu stwierdzają, że proces ten
ten proces wyborczy zakończył się definitywnie, a więc interwencja wojska byłaby nie tylko naruszeniem Konstytucji Stanów Zjednoczonych, ale również poważnym przestępstwem kryminalnym. List byłych sekretarzy obrony opublikował amerykański odpowiednik gazety wyborczej, dziennik Washington Post. W swoim niedzielnym wydaniu dziennik ten opublikował też wyjątki z godzinnej rozmowy telefonicznej prezydenta Donalda Trumpa z sekretarzem stanu, Georgia, Bradem Raffensbergerem. W Wielkim Stanach Zjednoczonych każdy stan ma swojego sekretarza stanu. Wyrwane z kontekstu całej rozmowy fragmenty teoretycznie świadczą o wywieraniu nacisku przez prezydenta kraju na stanowego urzędnika, aby ten poszukał i znalazł 12 tysięcy głosów brakujących Trumpowi do zwycięstwa w Georgii. Tymczasem portal Newsmax dotarł do pełnej wersji rozmowy, w której prezydent przedstawił długi katalog konkretnych przekrętów wyborczych w tym stanie, włącznie z głosowaniem martwych dusz i dostarczaniem głosów do liczenia w walizkach, a nie w zaplombowanych urnach. W odpowiedzi stanowy sekretarz Georgii stwierdził, że dochodzenie już było i wykazało jedynie drobne uchybienia, a zwycięzcą wyborów jest Joe Biden. Za chwilę będzie prognoza pogody, ale ja już zapowiem, że zima i mrozy jednak przyjdą. W kierunku Europy skrada się bestia ze wschodu, ziejąca syberyjskim zimnem. Synoptycy przewidują, że w drugiej połowie stycznia temperatura w Polsce spadnie do minus 30 stopni i śniegu nie zabraknie. I to już wszystkie informacje, jakie dzisiaj przygotowałem. Za chwilę poprosimy doktora Rafała Brzyskiego o komentarz, ale teraz zapowiadana przez pana doktora prognoza pogody. Popołudnie Wnet. Doktor Rafał Brzeski jest przy telefonie. Skąd pan wie o tym, że w drugiej połowie stycznia ta mroźna bestia ze wschodu przywędruje do Polski, że mrozy będą wynosić minus 30 stopni Celsjusza? Minus 30 stopni będzie, albo więcej nawet, albo mniej, ale to te okolice. A stąd to wiemy, że takie są przewidywania synoptyków, to jest dla polskich, a poza tym przed bestią ze wschodu to już od dwóch dni w Wielkiej Brytanii ostrzegają wszystkich, dlatego że to tchnienie syberyjskiego mrozu dotrze również tam i spodziewane są bardzo obfite opady śniegu w północnej Anglii i w Szkocji. Mrozy również, mrozy nawet w południowej Anglii mają być, no wobec czego to jest już, jeżeli tam będzie minus 10, no to będzie kolejna katastrofa po koronawirusie. A i stąd wiem, że ta bestia nadchodzi. Zresztą poza tym w długoterminowych prognozach pogody też jest w drugiej połowie tutaj w polskim internecie też jest w drugiej połowie ochłodzenie. No bo nie pamiętam już, czy to jest aż tak do minus 30, ale w każdym razie, no poza tym byłaby pora, to jednak w końcu zima, prawda? Już i tak nam odpuściło nieźle od początku. Myślałem, że to jakiś odpowiedni sposób łamania w kościach. Natomiast zdziwiła mnie informacja na temat szczepień w Republice Federalnej Niemiec, dlatego że Niemcy zaszczepili około 200 tysięcy osób, Francuzi w tym czasie zaszczepili 500 osób, przynajmniej takie informacje podała dzisiejsza Interia, więc skąd to larum grane w niemieckiej prasie? No dlatego, że na przykład w berlińskich dzielnicach, niektórych takich dużych, gdzie jest dużo zachorowań, no to zaszczepiono 60 osób w ciągu całego dnia. Jest poza tym, prasa już od kilku dni, media niemieckie narzekają na potworny bałagan w służbie zdrowia i wszystkim, co jest podległe Ministerstwu Zdrowia, i przede wszystkim kładą to na karb no, zupełnego zacofania informacyjnego i komunikacyjnego, to w sensie łącznościowego. Cała biurokracja rządowa jest oparta na systemie faksów,
a nie na systemie e-maili, na systemie w ogóle różnego rodzaju elektronicznych i cyfrowych rozwiązań. Wobec czego załatwienie czegokolwiek wymaga czasu, ponieważ to jest do tego nie można nic zrobić automatycznie i z domu, w związku z czym jest to również, jakie są święta, no to są dni wolne od pracy, urzędników nie ma w urzędach i wszystko zwleka. I to jest następna sprawa, a kolejna, no to są to, że to już bawarscy w Bawarii, bawarskie władze i bawarskie służba zdrowia alarmują. Są potężne opóźnienia, że temperatura jest nie taka jak trzeba, że nie wiadomo, czy te niektóre szczepionki, czy one doszły i przetrzymały i wszystko jest w porządku, czy trzeba je utylizować i zamawiać nowe. No w ogóle jest podobno, tak jak pisze Die Welt, pisze ten monachijski dziennik, piszą inne media, jest po prostu kompletna klapa. Powiedział pan... I że to jest w ogóle zaprzeczenie wszelkich mitów o porządku niemieckim, o ordnungu, o wirtschaftcie i tak dalej. Nie ma zagospodarowania, nie ma zarządzania, nie ma porządku i zacofanie, że tak powiem, cywilizacyjne w postaci porozumiewania się faksem, a nie e-mailem. Porządek postanowił wprowadzić w swojej kancelarii prezydent Andrzej Duda. Czy ma pan jakiś pomysł, dlaczego dokonał zmiany? No to jest dla mnie, do czego to zmierza. To jest po prostu to, że prezydent postanowił się mocniej zaangażować w prowadzenie polityki zagranicznej, co zresztą, a czasy są wymagające uwagi, wymagające studiów i wymagające rzeczywiście podziału jak gdyby na najwyższym szczeblu, w związku z czym ja przypuszczam, że przesunięcie pana Krzysztofa Szczerskiego na utworzenie i prawdopodobnie później zarządzanie Biurem Polityki Międzynarodowej Prezydenta, czyli specjalnego biura poświęconego sprawom międzynarodowym, i że pan Szczerski będzie odpowiedzialny, prezydent weźmie na siebie, w związku z czym pan Szczerski będzie odpowiedzialny za mnóstwo spraw, politykę pozaunijną i politykę taką, politykę. Natomiast za politykę gospodarczą i kwestie unijne będzie prawdopodobnie odpowiedzialny pan premier Morawiecki, a przewiduje się najprawdopodobniej, zresztą ja przewiduję, że nikt nam niczego w Brukseli nie odpuści i że artylerię antypolsko-węgierską i w tej chwili się odkurza po świętach i ładuje nowymi pociskami. Zobaczymy, czy te pociski dolecą nad Wisłę. Bardzo serdecznie dziękuję za informacje, wiadomości i komentarz. Doktor Rafał Brzeski w każdy poniedziałek o godzinie 16. I gdzie to dziękuję? Kłaniam się pięknie i dziękuję panu i dziękuję państwu. Dlatego, że nie wiem, kiedy się skończyła zapowiedź. Po prostu. Ale to mniej ważne. Dlatego, że jeszcze jak panowie między sobą rozmawiają, to ja to wszystko słyszę w uchu i nie zawsze jestem przekonany, że to, czy to jest do mnie, czy nie. A to było do pana, panie doktorze. Wszystkiego dobrego, dobrego roku, żeby szybko pan się zaszczepił, żeby mógł pan przyjechać do Warszawy i usiąść w naszym pięknym studiu przy krakowskim Przedmieściu 79. A teraz i dla pana, i dla państwa zaśpiewa Czesław Niemen.